Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Pokémon Mega Adventure. Rozejrzałem się trochę po okolicy i też zrobiłem jedną zmianę w drużynie. I od teraz gra u mnie zamiast Serskita gra Meryl. Jak widać na górnej części ekranu. Tam jest lista moich Pokémonów teraz używanych. No i tutaj tylko można w tym miejscu coś osiągnąć ciekawego, jak ma się surfa. Jeszcze tego nie mam. Więc pójdę teraz w dół miasta. No, już widzę tu pierwszą osobę. On szuka Abry. Abra zawsze się teleportuje podczas bitwy. Okej. Tutaj nic nie ma. Tutaj są cherry berry, czyli takie itemy, które są jednorazowe i można używać w bitwie. Też czasem się przydają, czemu nie? I pora na bitwę. Psychiczna moc jest bardzo użyteczna, czy nie? No, może czasem. Okej, ja używam Charimana, pora na Embera. Teleport. No, teraz ci się teleport akurat nie przyda. No i pięknie. O, Wirlipid się uczy Pursuta. 40 mocy. Zamiast Defense Curla. Tak, tego nie będę używać. Okej. Zobaczmy, co ten gościu chce zrobić. To jest trudne, żeby zrobić Pokeball. Aha. Tu jest dom tego Kurta, którego wspomniał. Cześć, jestem Kurt. Specjalizuję się w zamienieniu aprikorny w Pokebole. Okej. Nie wiem, skąd ja mam tutaj brać aprikorny, ale no i tak to można kupować w sumie. Więc aprikorny nie są aż tak ważną rzeczą w tej grze. Tutaj więcej jest berisów, to sobie zbiorę. Cherry berry. O, wspomniała o jakimś piknik party, czyli jakiejś tam imprezie na pikniku. No, okej. Ember pokonuje jej Pokemona od razu. Aha. No dobra, ciśniemy dalej do przodu. Tu jest jakiś Pokeball z Eterem. Nie jestem nerdem. Na pewno? A nie jest nerdem, są kłamie. Super nerd Jake would like to battle. Oj, ma Shinxa. Bardzo fajny Pokémon. Może pomiędzy odcinkami gdzieś go poszukam. Używa Charge'a. Ale skreślisz go, dobija. Oj, Dragon Rage'a już się uczę. Super. To jest taki ruch, który zawsze zadaje 40 HP. Myślę, że zamiast
Zamiast skręcza niech będzie. Rock'n'Rolla. Tu myślę, że użyję teraz Merila. Powinien sobie dać ładnie radę. Zwłaszcza, że on ma tylko poziom 7. Harden mu nic nie da, bo on sobie podwyższa zwykłą defensywę, a Water Gun używa specjalnego ataku, więc pomija tę zwykłą defensywę. Dlaczego? O, i ewolucja w Charmeleona. Super. I tu już jakieś przejście, albo do kolejnego routa, albo do miasta. To jest taki, no raczej takie miasteczko, lepiej powiedzieć. Ten gościu ma dużo itemów, powinieneś kupić sobie coś. Okej. Sprawdźmy co ma. O, i super potki już są. Kupisz też 3. I full heal'e już są, no co super. Full heal to jest taki item, że można sobie statusy usuwać, jak przeciwnik cię nimi zaatakuje. I great ball'e są, tak z 5 myślę, że kupię. Trochę pokeball'ów uzupełnię. Ze 3. No i na razie nic więcej nie kupuję. Bo nie ma zbytnio sensu. Użyj Pokécentrum, czemu nie? To jest jakiś policjant? Nie przeszkadzaj, wykonuje swoją pracę. Aha. To są Pokémony Reda. Red to jest protagonista gry z pierwszej generacji Pokémonów. Słyszałam, że Red z... Tak. No dobra. Czy to jest jakiś dom? Zobaczcie, co tu się dzieje. Tam gość jest zadowolony, że jest ten sąsiadem Reda. Z jego matka pewnie. Dobra. Tu jest dom nie tylko Reda, też Greena. Co tu się stało? Anomi Gym został zamknięty 2 lata temu, ponieważ... O, ponieważ umarł... Gym Leader. To jak teraz będę walkę o odznakę robił? Okej. Muszę się zastanowić, co teraz powinienem w ogóle zrobić. Szczerze, tu jakaś bitwa będzie. O, jest trener. Właściwie trenerka. Jestem z dalekiego regionu. Czy chcesz bitwę? No, nie ma wyboru. I ma Vulpixa. On chyba miał coś z typem lodowym. I chyba afery też miał. Więc Emberem zaatakuje.
No i myślę, że na dobicie kogoś wpuszczę, na przykład Whirlpeeda. Chociaż on teraz ma Expressera, więc... więc myślę, że... Może Grubin? Będzie miał farta? Confusery. Na dość nieprzyjemny atak, muszę przyznać. Bo jak... Teraz mam szansę, żeby się samemu zaatakować. No i niestety, niesprawiedliwie Grubin się zaatakował. Ale pewnie i tak dostanie expa, więc... Więc jest dobrze raczej. No i Charizard dobija Vulpixa. Dość zaskoczony byłem, bo już 15 poziom ma. I Stutibela dostałem. Mogę w sumie dać jakimś Pokemonowi. Raczej nikt z nich przez Frenchip nie ewoluuje teraz. Ale można sprawdzić. No, Stutibela raczej się nikomu nie przyda. Tak jak sprawdziłem. Więc dam po prostu Merilowi. O, tutaj jakiś Pokémon jest, ale najpierw zaatakował mnie dziki Pokémon. Raczej później będę ich łapać. O, znalazłem proteiny. Dość przydatny item, jak już się ma później wyekspione Pokémony i można bazowy atak. Jeśli się nie mylę, jeśli proteina jest pod atak, rzeczywiście. Tak, to jest pod atak. Bazowe statystyki ataku to rozwija. Round 5. I znalazłem Pine Forest. To jest ten Brendan. A skąd on zna moje imię? Okej, wyleczył mi Pokémon, teraz bitwa będzie. Nie wiem, czy ja nie jestem gotowy czasem na to. No i używa niestety Turtwiga. Więc mój wonny Pokémon za wiele tutaj nie zrobi. Chyba że... Chyba że na Grabina zmieni, ale raczej za wiele on nie zrobi. Chyba że sfinczuje bajtem na przykład. Nie, no chyba nie będzie flinczył. Psorba jeszcze ma. Oj, flincze wreszcie. Citrusberry miał. No i myślę, że... Nie, no dobra, poświęcę go. A nie, on miał super potkę. No już dobija go niestety. Okej, nieźle. Nie jest źle. Ember powinien dać radę.
O nie, jeszcze wytrzymał to. I trafia z Razor Leafa. Myślę, że Dragon Rage'em, że go odbije. I Starry'ego chcę użyć. No to zostawiam. Mógłbym zrobić zmianę, ale Rock Tomba użyję. No i na hita spada. Wiadomo, pierwsze bitwy zawsze tak wyglądają, że się głównie startera używa. No ale teraz dam jeszcze szansę Merylowi. I Rollouta użyję na przykład. O nie, to nie jest super efektywne. Bo Heracross ma jeszcze typ walczący. No niestety. Expo z tego nie zabiorę. Czy może Whirlpit trochę go przeatakuje? Ma wyższy level na pewno. Cztery razy zaatakował? No i raczej sobie da radę Whirlpit. Znowu miał Citrus Berry. No nie, kryta miał, serio. Pechowo dość. Nie wiem, czy mi się opłaca teraz Charimana używać. Zawsze mogę się do Pokécentrum wrócić. No ale... Dragon Rage'em i tak go już dobijam. Okej, okay, teraz on idzie sobie po kolejną odznakę. Okej, okay, ja jeszcze się wrócę do Pokécentrum i to będzie na tyle w tym odcinku.